Witam Was tutaj, cześć i czemaś wznąż. I zapraszam Was teraz do Grodziska Mazowieckiego Radońska. Tak i oto proszę bardzo, witam Was w Mazowieckich Inwestycjach, gdzie przelecimy sobie dzisiaj nad całą, dosyć dużą inwestycją, największą od lat w WKD, jeżeli chodzi o rozbudowę sieci ich kolejowej, a konkretnie budowę drugiego toru do właśnie Grodziska Mazowieckiego. Oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o budowę drugiego toru, ale również przebudowę pierwszego toru. Cała sieć tutaj energetyczna, odwodnienie i tak dalej, wszystko będzie przebudowane, odnowione, naprawione, tak aby to wszystko mogło działać po nowemu i w jak najlepszy sposób. Także przelecimy sobie w tym materiale nad całą tąże inwestycją, od Grodziska Mazowieckiego do Podkowy Leśnej, gdzie też będzie trochę przebudowy. Tutaj na wstępie, którą stację minęliśmy przed chwilą, jeszcze powiem a propos niej, że tutaj dosyć dużo się przebuduje i się zmieni. Ta sama stacja końcowa będzie miała w przyszłości, jak już całkowicie się to przebuduje, trzy tory. Jeden peron wyspowy, jeden krawędziowy. Tutaj przy okazji ten tor, który teraz dojeżdża, czyli ta bocznica tutaj wjeżdżająca do stacji technicznej, już jest teraz zabierana. Już jej nie ma. Zdjęcia są z kwietnia, ale tutaj dużo się nie zmieniło na przestrzeni tego czasu. Ale wracając jeszcze raz do stacji Grodzisk Mazowiecki-Radońska, tam jeszcze z takich ważnych rzeczy, które się zmieni, no to faktycznie będzie zupełnie nowe perony. Tam dosyć to ładnie się zmieni, nowy parking rowerowy, to wszystko będzie bardziej poukładane, no i będzie więcej pociągów mogło stamtąd odjeżdżać bezpośrednio do Warszawy Śródmieście. No i tak to wygląda. Tu już się skończył nam drugi tor, który jest już gotowy, ale i tak to całkowicie będzie przebudowane. Na pierwszym etapie tej przebudowy będzie budowany nowy całkowicie ten tor, po którym w przyszłości będą już jeździć nowe pociągi. Później będzie rozbierany stary tor i poprawiany. Ale już jesteśmy przy kolejnym, przystanku. Grodzisk Mazowiecki i Jordanowice również się znajduje oczywiście w Grodzisku Mazowieckim. Jak widzicie tutaj, proszę bardzo, jest przejazd kolejowy, już drugi na naszej trasie. No i też zwróćcie uwagę w trakcie tego przelotu, że większość tutaj przy przelocie miejsce jest już pozostawione. Również obiekty tego typu jak dowody, kanalizacji i tak dalej też już są w niektórych miejscach zrobione, bo przed wojną były plany, że tu powstanie drugi tor, niestety jednak nigdy to się nie stało. Ale przytem mam całą informację prasową, może Was to zainteresować, trochę ciekawostek na temat całej tej inwestycji, jak to mniej więcej wygląda. A nasz przelot trochę trwa, więc naprawdę mamy trochę czasu. Ruszają prace przy budowie drugiego toru WKD. I to już naprawdę na dniach większe prace się rozpoczynają, oczywiście od przekładania sieci. Kolejna dobra informacja dla pasażerów warszawskiej kolei dojazdowej. Po niedawnym zawarciu umowy z wykonawcą ruszają prace przy budowie drugiego toru WKD do Podkowy Leśnej, od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. I tutaj od razu powiem, jeżeli chcecie zobaczyć właśnie podpisanie umowy, jak to wyglądało, to macie teraz kartę, link w opisie, abyście to mogli sobie zobaczyć, bo to faktycznie też się działo jakiś czas temu. Ale pokazywałem to na kanale. Co nie zmienia faktu, że inwestycja będzie kosztować 150 milionów polskiego golda, z czego 74,5 miliona polskiego golda to środki z funduszy spójności Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dziś na końcowej stacji linii WKD w Grodzisku Mazowieckim odbyła się inauguracja robót budowlanych z udziałem władz województwa, samorządów lokalnych, władz spółki oraz przedstawicieli firmy Intop Warszawa, spółki z o.o. generalnego wykonawcy. I tutaj ponownie odsyłam Was do filmu bezpośrednio z tej konferencji, gdzie również trochę pokazali, jak wygląda sama tutaj ich stacja techniczna, gdzie są robione wszelkiego rodzaju tutaj przebudowy i naprawy. Tutaj macie link do tego również i kartę, ale już jesteśmy w Grodzisku Mazowieckim. Piaskowa, także tak to YouTube wygląda, tutaj te rejony, to wszystko nam się tutaj oczywiście łączy w jedną całość. I jeżeli ktoś z Was teraz nasuwa mu się takie pytanie, ale chwila, my tu wszędzie mamy po jednym przystanku. Jak to się wszystko połączy? No oczywiście w ramach przebudowy powstaną nowe przystanki tutaj kolejowe, nowe stacje i wszystkie perony będą porozmieszczone w nowych lokalizacjach, tak żeby obydwa tory obsługiwać. Także spokojnie, to tutaj jest zachowane i wszystko jest tutaj przemyślane. Również jeżeli martwicie się o to, że no dobrze, będzie większa przepustowość, będzie więcej pociągów mogą tędy jeździć, ale co z tego,
Jeżeli pociągów zabraknie w UKC, oni również o tym pomyśleli. Jeżeli dobrze pamiętam, to 3 nowe pociągi są planowane do zakupu, żeby całkowicie móc obsłużyć tam oczywiście trasę. Ale lecimy dalej z informacjami, bo już w pierwszym kwartale 2023 roku pociągi w UKD będą jeździły po nowym drugim torze. Pierwszy element kompleksowej modernizacji infrastruktury kolejowej na odcinku Podkowa Leśna - Grodzisk Mazowiecki. Tutaj dolatujemy już do kolejnego przystanku. Jak widzicie, mniej więcej w Grodzisku Mazowieckim dosyć blisko są te przystanki od siebie oddalone. No później już trochę są większe odcinki, co nie zmienia faktu, że jesteśmy w ostatniej stacji w Grodzisku Mazowieckim, czyli Grodzisk Mazowiecki Okrężna. Nie stacji, tylko przystanku kolejowego. Tutaj przy okazji też w międzyczasie co jakiś czas nam się pokazuje mapka, gdzie widzicie mniej więcej, gdzie się znajdujemy na przestrzeni, no, niedalekich rejonów Warszawy. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, rozpoczęła się dziś budowa drugiego toru w UKD. To długo wyczekiwana, ale niezmiernie ważna inwestycja. Przedsięwzięcie znacznie poprawi dostępność do szybkiego, bezpiecznego, a przede wszystkim przyjaznego środowisku środkowi transportowego, jakim jest kolej aglomeracyjna. Od lat konsekwentnie wspieramy rozwój kolei. Jako samorząd Mazowsza mam swój wkład w rozwój inicjatyw podjętych na tych terenach. Niemal 100 lat temu przez budowniczych EKD, dodaje marszałek. No, warto tutaj podkreślić, że faktycznie WKD-ka w tym roku kończy 95 lat swojego istnienia. Odcinek linii kolejowej WKD o długości 7,5 km pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim zostanie rozbudowany i przebudowany. Poza budową nowego toru kompleksowo zmodernizujemy zostanie również ten obecnie istniejący, a także stacja Podkowa Leśna Główna oraz Grodzisk Mazowiecki Radońska. Prace obejmują infrastrukturę torową, sterowanie ruchem kolejowym, system zasilania, obiekty inżynieryjne, przejazdy kolejowo-drogowe, perony przystankowe. Co istotne, infrastruktura kolejowa zostanie dostosowana do wymagań podróżnych z niepełnosprawnościami. Tak akurat trzeba podkreślić, że to cały czas było na fukatce, że z każdego przystanku kolejowego w mniejszym lub większym stopniu osoby niepełnosprawne mogą skorzystać. Największe problemy przy tym są w Warszawie, gdzie są przejścia podziemne, no i różne schody, więc na przykład przystanek Ochota nie jest dostępny, no i teraz Zachodnia, bo tam również trwają prace. Ale idziemy dalej, bo zależy nam na tym, by modernizacja linii na tym odcinku odbyła się jak najsprawniej. Mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski. 2 tygodnie temu podpisaliśmy umowę z wykonawcą, a dziś symbolicznie rozpoczynamy budowę. To inwestycja, która bez wątpienia ułatwi podróże mieszkańcom okolicznych gmin. Mamy także nadzieję, że zachęci jeszcze więcej osób do korzystania z warszawskiej kolei dojazdowej, dodaje wicemarszałek. A teraz znajdujemy się nad przystankiem kolejowym Brzuski, już bezpośrednio w Milanówku. Tak, to może dziwić, że znajdujemy się tutaj w Milanówku, ale Milanówek właśnie się tutaj tak ciągnie i tylko odcinek do Milanówka, który też jest tutaj jedną z odnóg WKD-ki, jest w Milanówku, również tutaj ten jeden oto i przystanek. Co jeszcze takich ciekawostek powiem, że niedługo na kanale pojawi się również kolejny film z trasy do Milanówka. O wiele krótszy, ale też dosyć ciekawy. Co nie zmienia faktu, że idziemy dalej, bo tutaj mamy kolejne informacje właśnie z tej notki prasowej. Jak z kolei zauważa wicemarszałek Wisław Rybuszko, warszawska kolej dojazdowa w ostatnich latach skutecznie pracuje na swoją renomę punktualności i nowoczesnego taboru. Myślę, że realizacja nowej inwestycji przekona kolejnych mieszkańców do podróży kolejowych, które mogą być szybkie, wygodne i przyjazne w środowisku. Warto pamiętać, że tak duże projekty nie były możliwe bez pomocy środków unijnych. Oczywiście podkreśla. No i tutaj warto to zaznaczyć z mojej perspektywy, że teraz na tej trasie mniej więcej pociągi jeżdżą co godzinę. Po przebudowie prędkość, znaczy częstotliwość pociągów może się nawet zmniejszyć do 15 minut, ale pewnie na początku będzie jakieś to około pół godziny. Dokładnie tego nie pamiętam, już zapomniałem, szczerze powiedziawszy. Ale jeszcze w najbliższym czasie będzie, w komentarzach może ktoś napisze, ale w najbliższym czasie jeszcze będę się starać dokładnie sobie to przypomnieć. Zresztą ta inwestycja, budowa tej całej trasy będzie przeze mnie tutaj pokazywana dla Was jak najczęściej i w miarę możliwości dosyć często, bo no jest to dosyć dla mnie ciekawa inwestycja. WKD-ka bardzo rzadko ma inwestycje tego typu. W ostatnim czasie była oczywiście wymiana torowa, wymiana całego
arsenału wszystkich swoich składów na nowoczesne, ale to nie zmienia faktu, że tutaj cały czas prace będą trwać, więc mniej więcej co miesiąc, co dwa miesiące będę wam pokazywać, jak to wszystko tutaj wygląda. Dolatujemy już do kolejnego przystanku, ale jeszcze trochę informacji mam tutaj dla was, więc oczywiście nie mogę wspomnieć i nie mogę zapomnieć o tym, że znaczna pomoc jest z Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu to 150 milionów, z czego koszt robót budowlanych wynosi 142,46 miliona polskiego golda. Na realizację inwestycji spółka pozyskała środki unijne w wysokości 74,5 miliona polskiego golda w ramach funduszu, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z czego dofinansowanie do robót budowlanych wynosi 68,8 miliona polskiego golda. Rozpoczęte dziś prace będą prowadzone w kilku etapach. W ramach pierwszego wybudowanego zostanie drugi tor na szlaku Podkowa Leśna Zachodnia i Grodzisk Mazowiecki Radońska. No i tutaj jeszcze zrobię krótką przerwę, bo dotujemy do kolejnego przystanku, żeby nie było, że nie wspomnę. Proszę bardzo. Znajdujemy się tutaj już nie w Milanówku, a bezpośrednio, zaraz zobaczymy, o, proszę bardzo, Owczarnia, Kazimierówka. No dosyć ciekawe te nazwy tutaj tych dalekich już przystanków kolejowych. Przystanków, no, zawsze jak się myśli o kolejowym, to chciałoby się powiedzieć PKP, a tutaj trzeba pamiętać, że PKP nie ma nic do gadania, to jest całkowicie wukatka. No ale dobrze, lecimy dalej. Tak jak wam powiedziałem przed chwilą, pierwszy odcinek jest od Podkowy Leśnej Zachodniej do Grodziska Mazowieckiego Radońska. Kolejny etap zakłada kompleksową przebudowę układu torowego stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska, a trzeci i ostatni przebudową istniejącego dotychczas toru szlakowego Podkowa Leśna Główna po Grodzisk Mazowiecki Radońska. I tak to mniej więcej będzie wyglądać. Oczywiście te informacje, które wam teraz wszystkie czytam, są na dzień 23 maja 2022 roku. Kolejne informacje to ruszamy dziś z pracami przy jednej z największych, ale i najbardziej skomplikowanych projektów warszawskiej kolei dojazdowej. Front robót obejmie kilka głównych etapów, z których każdy będzie wiązać się z mniejszymi lub większymi niedogodnościami dla pasażerów i mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że współpraca z wykonawcą oraz jego doświadczenie i zaangażowanie umożliwi ograniczenie utrudnień do minimum, a prace przebiegną zgodnie z założonym harmonogramem. Mamy na uwadze, iż wszystkie podejmowane działania tutaj, w tym też, że miejsce służą wypełnieniu założeń strategicznych rozwoju województwa mazowieckiego, mających na celu polepszenie jakości usług przewozowych oraz zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Powiedział Michał Panafi, prezes zarządu, dyrektor generalny Warszawskiej Kolei Dojazdowej Spółka ZO. No i tutaj za chwilę dolecimy do kolejnego przystanku. To jest właśnie ta słynna stacja Podkowa Leśna Zachodnia. Dosyć ciekawa i nietypowa na skalę wukatki, bo w teorii są tutaj dwa przystanki. Znaczy, nie dwa przystanki, jest jeden przystanek, ale są dwa perony. Dwa perony krawędziowe. Jednakże, co jest najważniejsze, to jest to, iż z obydwu tychże peronów możemy pojechać i do Warszawy Śródmieścia, i na dwa różne krańce, do Milanówka i do Grodziska. To jest dosyć ciekawe rozwiązanie, no bo tutaj po prostu te tory tak się ułożyły. I tutaj i tak po tych obydwu torach odbywa się ruch tylko i wyłącznie w dwóch kierunkach, ponieważ wahadłowo tutaj jeżdżą pociągi, bo tego drugiego toru tutaj oczywiście nie ma. Do Milanówka nie będzie budowanego drugiego toru, bo to też tylko i wyłącznie dwa przystanki na tej trasie, ale to też będzie się zmieniać w najbliższym czasie. No ale właśnie tutaj znajdujemy się Podkowa Leśna Zachodnia i już jesteśmy bezpośrednio w Podkowie Leśnej. Ale jeszcze trochę informacji na sam koniec. Co zostało dotychczas zrobione? Dla potrzeb projektu zostało opracowane studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, dokumentacją o środowisku, warunkowaniach, wraz z raportem oddziaływania na środowisko, opracowano kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową, obejmującą także projekty budowlane i wykonawcze. Uzyskano niezbędne pozwolenia, zezwolenie, opinie i decyzje administracyjne, w tym m.in. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, pozwolenia wodnoprawne, dokumentację geologiczno-inżynieryjną oraz pozwolenie na budowę. To wszystko już za nami oczywiście. Umowa na budowę drugiego toru na linii kolejowej pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim została podpisana w dniu 10 maja 2022 roku. Prace przygotowawcze ruszyły natychmiast, zaś termin zakończenia realizacji całej inwestycji
to koniec 2023 roku. Po nowym drugim torze, którego budowa została zaplanowana w pierwszej fazie realizacji inwestycji, pasażerowie powinni pojechać już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wraz z jego otwarciem rozpocznie się rozbiórka oraz kompleksowa przebudowa toru istniejącego. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach oczywiście tej projektu Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiej, który został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, Wspólności Unii w ramach programu operacyjnego Infrastruktury Środowiska 2014-2028. No tutaj mniej więcej możecie się domyśleć, o co chodzi. Także no co tu dużo nie mówić. Rozpoczyna się największa inwestycja kolejowa WKD-ki w ostatnich, chciałem powiedzieć latach, ale to już jest naprawdę kilkadziesiąt lat, jak i nie w całej historii, bo większość tras tutaj WKD-ki było raczej ograniczanych i zmniejszanych na przestrzeni lat, chociaż cała linia w Warszawie też się dosyć mocno zmieniła na przestrzeni czasu. Tutaj są tory odstawcze, gdzie WKD-ka kończy w niektórych wariantach, kursach wariantowych, kurs tylko i wyłącznie właśnie do tutaj Podkowy Leśnej, ale po przebudowie większość z tych pociągów będzie mogła już dojechać bezpośrednio do Grodziska Mazowieckiego. I nie będę ukrywać, że sam gdybym mieszkał w Grodzisku Mazowieckim, jeżeli pociąg by jeździł co godzinę, to nie jest często. Ale jeżeli będzie jeździć już tak faktycznie co pół godziny, lub nawet co te 15 minut w godzinach szczytu, to już będzie szaleństwo w porównaniu z tym, co teraz jest. Także to jest dosyć duża zmiana. No i proszę bardzo, znajdujemy się już. Podkowa Leśna Główna. Tutaj ta już jest stacja kolejowa i ona też będzie podlegała przebudowie. Tutaj układ torowy lekko się pozmienia, jak i również same perony będą musiały się pozmieniać, żeby to wszystko dostosować do nowych realiów. Z nowym torowiskiem, tutaj kierującym się do Grodziska Mazowieckiego. Dobrze, mam nadzieję, że taki materiał dosyć ciekawy, trochę dłuższy, wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Na sam koniec jeszcze trochę zdjęć bezpośrednio z Podkowy Leśnej Głównej i całego układu. Tutaj też warto zaznaczyć, że jest tutaj kasa biletowa, nie tylko i wyłącznie biletomat, tak samo jak również w Grodzisku Mazowieckim. No i tak to wygląda. Tutaj dużo osób wsiada, nie będę ukrywać, jak jechałem właśnie z tej konferencji WKD-ką, to dosyć dużo się tutaj działo, ale cały film nagrałem, a nie wsiadając do WKD-ki, więc to zupełnie inna sprawa. No i tak jak mówiłem, na przestrzeni najbliższego czasu będę się starać wam to pokazywać, jak to się wszystko buduje i w miarę możliwości również niedługo będę pokazywać trochę więcej filmów z WKD z różnych ciekawych rzeczy, bo możliwe, iż pojawi się w najbliższym czasie film na temat tego, jak wyglądała historia i budowa tejże kolejki na przestrzeni lat, jak to było, kiedy było EKD i dojeżdżało na przykład do Warszawy Włoch. Czy również jak wygląda stacja techniczna. Trochę ciekawostek, trochę innych rzeczy, no ale to wszystko w najbliższym czasie. Miejmy nadzieję właśnie, że tutaj z Stowarzyszeniem Miłośników WKD-ki to się wszystko uda zrealizować. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!